Witam, przedstawiam rower Trek Excalibur 4 z roku 2014 w najmniejszym rozmiarze XS na kołach 29 cali. I właśnie to jest najciekawsze w tym rowerze, bo z tego co wiem, to jedyna wersja i rocznik Excalibra, kiedy Trek oferował tak małe ramy na dużych kołach. Jak widać, rower jest w średnim stanie, a moim zadaniem było odświeżenie tej maszyny, nie dokładając do tego ani złotówki. Rama jest naprawdę niziutka, ma tylko 35 cm i śmiało mogą na niej jeździć osoby poniżej 1,50 m. Trek w specyfikacji fabrycznej był bardzo słabo wyposażony, ten egzemplarz jednak znacząco się od niej różni. W sumie jedyne co zostało z katalogowego roweru to rama, sztyca, zacisk, siodło i koła. Seryjne, słabe mechaniczne hamulce zostały wymienione na podstawowe, ale hydrauliczne Shimano Livio. Napęd 1:10 to bardzo ciekawy miks chyba połowy istniejących grup MTB, czyli XT, Z, Deore i Alivio. Ale jeszcze lepsza jest mieszanka opon. Z tyłu to super agresywny Hutchinson Toro ze wzmacnianymi ściankami bocznymi o szerokości 2,35, nadający się raczej do enduro niż XC. A na przodzie znalazł się wyścigowy, nowy i bardzo drogi Racing Ray z mieszanką Adix Speed Grip o szerokości 2,1, ale rower już został kupiony w takim zestawieniu i ważył ponad 13,5 kg. Dlatego pierwszym moim krokiem była wymiana opon na bardzo lekkie, zwijane Maxxisa Icony w najpopularniejszym rozmiarze 29x22. W napędzie wymieniłem ciężką i krzywą stalową zębatkę na lekkiego i sprawdzonego Decasa. Do kompletu założyłem też manetkę Z. Kokpit to teraz dużo wygodniejsza kierownica Zoom z wyższym wzniosem i krótki mostek Wake. Podmieniłem też siodełko na takie same, ale w lepszym stanie. Wymieniłem pedały, puściłem pancerz przerzutki po górnych rurach ramy, dzięki czemu będzie się ją łatwiej czyścić. Po sprzedaniu starych części te zmiany kosztowały zupełnie nic. Co więcej, do budżetu nawet przybyło 10 zł. Oczywiście nie wliczam w to robocizny, bo z nią wyglądałoby to całkowicie inaczej. Ale do wymiany takich części naprawdę nie trzeba mieć niesamowitych zdolności, a wszystkie filmy instruktażowe znajdziesz na YouTubie. W nowej odsłonie Excalibur waży mniej niż 13 kg, jeździ się nim dużo wygodniej i nadal jest parę rzeczy, przy których można podłubać w przyszłości. Szczerze zachęcam do kupowania używek, jak również dania drugiej szansy swojemu staremu rowerowi, bo jak się pokombinuje z napędem, oponami, ustawieniami kierownicy i mostka, to można zupełnie odmienić swoją pozycję na rowerze i taki staruszek znów może sprawiać nam radość oraz służyć dzielnie przez kolejne lata. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!